Pierwsza niedziela Wielkiej Nocy od 20 lat na całym świecie w Kościele Powszechnym jest przeżywana jako Niedziela Miłosierdzia, Święto Miłosierdzia, świętuje Caritas. Ciekawe jest to, że przez wieki ta niedziela też nazywana była Niedzielą Białą. Brało się to stąd, że Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę, katechumenat był chrzczony. Ci, którzy przez lata przygotowywali się do chrztu, przyjmowali chrzest, a później przez oktawę byli wprowadzani we wspólnotę Kościoła przez tak zwane katechezy mistagogiczne. I właśnie w białą niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, w białych szatach procesyjnie udawali się do świątyni na Eucharystię. Tak sobie myślę, czy da się pogodzić w tej jednej niedzieli i Niedzielę Białą, i Niedzielę Miłosierdzia Bożego? Otóż da się, dlatego że łączy ich wspólne źródło. Tym źródłem jest Pascha i wydarzenia paschalne. Tym źródłem jest On, Jezus Chrystus zmartwychwstały. Właśnie w tej osobie, w tych wydarzeniach swoje źródło ma Boże Miłosierdzie. Ono się nie wzięło znikąd. Ono jest największym przymiotem Pana. I ten przymiot został objawiony nam w pełni właśnie w wydarzeniach paschalnych. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego czytamy Ewangelię Janową. Tą Ewangelię, którą można zobaczyć, nie tylko przeczytać, ale zobaczyć. Bo ta Ewangelia, trzeba tak to powiedzieć, została namalowana przez Jezusa, który posłużył się siostrą, świętą siostrą Faustyną Kowalską. I znamy tą Ewangelię w obrazie Jezu, ufam Tobie. Jezus w białej szacie przenika ciemności. Tą ciemnością jest mój i Twój grzech. Tą ciemnością jest ten strach, który ogarnął uczniów, którzy zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami. De facto nie boją się Żydów. Oni się boją własnego grzechu. Piotr boi się tego, że zdradził Jezusa. Boi się konsekwencji. Jan z tego, że uciekł z ogrodu oliwnego. Juda ze strachu się powiesił. Tomasz się schował. Wszyscy się lękają. Mówią, że Żydów. Ten lęk ma swoje źródło w grzechu. I właśnie w tym obrazie widzimy, jak Jezus pokonuje grzech. Przenika ciemności. Ciemności nie są w stanie ogarnąć światła Jezusa. Ważnym gestem na tym obrazie jest również gest podniesionej dłoni. To jest gest błogosławieństwa. Jezus nie tylko przebacza, ale życzy nam szczęścia. I konkretnie to źródło szczęścia bierze się w tej ranie, którą na tej dłoni możemy zobaczyć. Można się wystraszyć tej rany. Zabiłem Jezusa. Ukrzyżowałem Go swoim grzechem. Dlatego Jezus drugą dłoń kieruje na swoje serce. W ten sposób pokazuje, że nie tylko umarł na krzyżu z powodu grzechu, ale umarł na krzyżu dlatego, że kocha. I to jest definicja miłosierdzia. Jest piękne słowo w ogóle, miłosierdzie. Tam się odnajdzie słowo miło, miłość, miłość się rodzi. Miłosierdzie to nic innego jak nieskończona miłość do mnie i do Ciebie, grzesznika. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Misericordia z łaciny. Miseri, ubogi, cor, serce, dia, serce dla ubogich. W tym obrazie widać, jak na dłoni, że Jezus ma dla mnie i dla Ciebie serce. Ma dla mnie i dla Ciebie dobrą nowinę, że Ojciec kocha na sposób miłosierny. Ważne też tej Ewangelii Janowej jest to, że ten dar otrzymuje cała wspólnota Kościoła. A otrzymuje w ten sposób, że Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Sakrament Miłosierdzia ma swoje uzasadnienie, sakrament pokuty świętej w Kościele, właśnie z tego tchnienia. Nie spowiadają i nie rozgrzeszają księża sami siebie, ale w mocy Ducha Świętego. To Duch Święty, nieskończona miłość Ojca do Syna, Syna do Ojca.
jest miłosierdziem, które nas rozgrzesza, odpuszcza nam grzech. Zatem nie lękaj się, kimkolwiek jesteś, ale przylgnij do Jezusa. Czy to przez to słowo janowe o miłosierdziu, czy to przez wydarzenia paschalne, czy to wreszcie też przez ten obraz Jezu, ufam Tobie. Miej odwagę, zanurzy Cię cała w miłosierdziu Ojca.